Także witam wszystkich bardzo serdecznie. Mordo, widziałaś tę wielką promocję na Farminga Simulator 22? No ja nie wiem, na co ty czekasz. Kupuj oczywiście na stronie Eneva, bo jest bardzo dużo promocji. Jak możesz zauważyć, że 116 zł. Oryginalnie oczywiście na Steamie jest 180 zł. Oczywiście coś także dla innych fanów, oczywiście tutaj Eurotracka. Także coś dla was się znajdzie. Mamy tutaj Eurotracka za 23 zł. No ogromna promocja, no normalnie kosmos, kosmos, a oryginalnie oczywiście na Steamie mamy za ile? Już wam widzowie pokazuję, za 80 zł, także widzowie naprawdę warto, nie warto oczywiście tutaj kupować drożej, warto wbijać na stronę Eneba, oczywiście macie linki wszystkie w opisie, także zapraszam do korzystania linku w opisie, oczywiście z moim tutaj kodem i reflinkiem, jak wejdziecie w link w opisie, dostaniecie jeszcze większy rabat. Także zapraszam bardzo serdecznie, link w opisie, kupujcie gierki z strony Eneba, naprawdę polecam, mnie te gacła poleca, to się naprawdę opłaca, także kupujcie. W kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Mietek, ja was witam ze serii Bracia Polskiej Farmy, oczywiście czwarty sezon. Na poprzednim odcinku zostawiliście oczywiście tutaj z tą furgonetką Jasona 1100 łapę w górę, także naprawdę jestem zadowolony. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku powtórzycie próg łapę w górę, także drogi widzu, który to ogląda, zostaw łapkę w górę oczywiście tutaj dla zasięgu o subskrypcję na kanale. Także nie zapomnij, bo jak dobrze wiecie, lecimy zaraz po 40 tysięcy subskrypcji. Przy dzwoneczku, przy subskrypcji możesz także znaczyć dzwoneczek, żebyś dostał powiadomienia o nowych odcinkach, jak i o live'ach. Szwagry Pipcia także możecie odwiedzić, oczywiście jest to grupa na Facebooku. Lecimy tam po 7 tysięcy członków na tej grupie lub po 8 tysięcy, nawet nie pamiętam. Zapraszam was oczywiście do odwiedzenia strony Eneba, do zakupu oczywiście gier i zapraszam was widzowie na dzisiejszego streama o godzinie 20:30. Będzie widać prawdopodobnie drunk stream z okazji oczywiście zakończenia wakacji. Wypijemy oczywiście tutaj, no ja wypiję wasze zdrowie oczywiście i jutrzejszego powrotu do szkoły. Dzisiaj z nami jest także na odcinku pan Ryczek. Witam serdecznie! No kurwa, witam pana! Witam pana! I panie Ryszku, ja bym chciał pana bardzo zapytać, co ja w dzisiejszym odcinku mam w planach robić u pana na gospodarstwie? No dzisiaj pan musi jechać, to leżałaś w pole. A, to leżałaś w pole. Jakim zestawem? Proszę mi zaprezentować tę machinerię. Masz? Proszę mi pokazać tą machinerię. Czpekiem? I z tą talerzówką? Teraz tak, ja ostatni raz, nie, ja jeszcze ogólnie tym nie jechałem. A proszę pana, proszę mi powiedzieć, jak się panu podoba konkretne pieniądze, bo zarobiłem 2100 zł na tej pszenicy. Ja panu wszystko dałem. No bardzo mi się podoba, że elegancko pan zarobił wszystko. Bardzo mi się podoba. No już pan u mnie zaprosował już elegancko. No, bo ja widziałem, że tam, bo z tego co zasłyszałem, no to pan mi powiedział, że pan pojechał moją jawką do SKR-u pracować. Tak, pojechał. A ja mam takie pytanie, bo ja bym chciał pracować na dwa etaty. Chciałbym u pana na gospodarstwie i jeszcze w SKR-ze. Pracownikiem chciałbym być. No, no nie ma problemu, panie Pipcia. Bo jak chcę cały czas ryć? Dobrze, może pan być na całą noc i cały dzień. Bo ja bym chciał zarobić konkretne pieniądze, bo mi potrzebuje na ten... na gospodarkę, bo ja chciałbym gospodarkę. Dobra, kupić. Dobra, nie ma problemu. Bo mówię. To pan tam jest szefem, nie? Pan jest tym pracownikiem? Będziesz tak, jestem że elegancko tutaj. No to ja bym tam chciał tego, te pan popytał, czy tam ludzi nie może nie potrzebuje. Bo ja tam mam wszystkie kwalifikacje swoje zawodowe oczywiście. Posiadam kwalifikacje hydrauliczne, rolnicze, kategorii B, prawo jazdy, kategorii T, oczywiście traktor z przyczepką, kilipku. Spoko, nie ma problemu. Także proszę pana, ja wszystkie kurwa posiadam zawody. No to elegancko, to może no. Pan ma iść robić, może pan ryć całą ja noc. Ja mogę cały czas ryć, ja mogę nawet za 5 zł robić na godzinę. No, no i to dobrze. Albo nawet kurwa chuj, nawet za darmo. No to no to dobra, z darmo pan mówi. Ale co jak co, powiem panu tak, panie Ryszku. Ta 30, nie? No. To powiem ci panie, że ona dużo jeszcze nie przeżyła, bo tak naprawdę, kurwa, jak jechałem nią, to ona ma, no, klasycznie, kurwa, dobry silniczek, nie? Olej nie leje, wszystko jest kapitalnie, jechałem dźwięk normalnie czysty, normalnie zdrowy, nie? Zdrowy jak ryba. No to, no to on taki jest elegancki właśnie. Ja nie wiem normalnie, gdzie pan to kupił. No ja to normalnie kupiłem bez kary, że normalnie stał w stodole i żebym wziął. No. Jak normalnie tak go pan wziął? Bez pieniędzy? Normalnie, bez papieru w miejscu nie ma. Normalnie, żebym tylko żebym przykręcił tablicę rejestracyjną gdzieś znalazłem na ulicy, normalnie jadę. No to kurwa, kapitańce pan jedzie. Jaki miał, miał pan kiedyś jakiś wypadek taki straszny ciągnikiem, bo coś? W żadnym wypadku, nic, ani się na nim brygło. A, to widzisz pan. Bo ja raz ostatnio miałem kurwa jakieś wypadek, to w sumie jeszcze dawno, nie wiem, bo to tak. Ja raz miałem tego, wyjebałem się ze świniami. No bierze. No kurwa górę potrąciłem kurwa i wyjebałem się ze świniami i żółkiem. No i potem płyce mi ogólnie zapalanie, że papierów nie miałem na świnie. Ale to stare dzieje, szkoda opowiadać, bo to nic ciekawego, nie? My ostatnio żeśmy te świnie żeśmy kurwa tym jechali, w żuku byśmy mieli kurwa manie i ja pierdolę, spieprzyłem w pole.
No to widzę, no to podobna sytuacja oczywiście ze świniami, nie? Dobra, panie Ryśku, tego, ja potrzebuję, który, na który pole? To jest pole, jak pan pojedzie teraz w lewo, to pan będzie musiał skręcić znowu w lewo przez taki rób i ten jest numer 101. Nawet panie Ryśku, nie może obok tej furgonetki Jasona, która tam stoi. Tak, to tam... Proszę mi wytłumaczyć, pan... skąd ta furgonetka się tam znalazła. Właśnie nie, ja jechałem jawką na NSK i patrzę, kurwa, co tam stoi. Właśnie mówili, że tutaj się boją ludzie, tam mają wszystko na noc, to normalnie tak zakładają spusty, kurwa, na cztery, kurwa, tego. Bo ten Jason tak jakby dalej wrócił, ja nie wiem, skąd ta furgonetka się tam pojawiła. Nie wiem, naprawdę, ale kurwa, nie wiem. Delikatnie jestem ostrany. Dobra, panie Ryćku, pan mnie bramę otwiera? Dobra. Już pan otwiera bramę? Paryśko mi miarkę daje i chce jechać ze mną na jakieś dziwne akcje. A ile on ma w ogóle paliwa? Kurwa, 17 litrów. 17 litrów tylko ma? To gdzie pan ja pojadę na akcję, jak to nie pojedzie nawet? To za mało jest. Nie, to najwyżej przyjadę tego jawą. Dobra, panie Ryśko, zapalę i wypiję 80. Jadę. Na razie, do później. Ja dzisiaj jestem delikatnie pod wpływem alkoholu, chyba nic nie przeszkadza, nie? Czeka pan, jak ja podchodzę wentylacyjną. Dobra. Dobra, haja, ręka dupla. Praktyków. Nie, czekajcie, chcę kurwa z tyłu otworzę jeszcze tego kabinę, bo nic nie widzę, co się dzieje na polu. Dobra, kurze, widzę konkretno dzisiaj. Dobra, widzowie, jedziemy. Ja wiem, widzowie, które pole, o, gaśnica z przodu, jest cała skrzynka narzędziowa, klucz francuski. O, elegancko, widzowie, jedziemy, kurwa. To jest klucz szwajcarski, zapomniałem, właśnie. Chyba widzę, jest... nie, tu nie ma CB radio. To widzę, jakiś kurwa patek jest podłączony. Nie, to do tego, do wiatraka, to elegancko. Radyjko oczywiście kapitalne na górze, także naprawdę fajnie, luksus. No, siedzenie z tyłu także widzowi jest, powiem wam tak. Tutaj na skrzynkę pan Ryśku mógłby siadł, nie wiem w sumie widzowie co dzisiaj będzie robił. Ale wiecie, ja dostałem ogólnie, wiecie, robotę, to ja oczywiście widzowie robotę wykonuję. Bo jak dobrze wiecie, no go pracuję, także wiecie, trzeba się widzowie słuchać widzowie kierownika. Powiedzcie widzowie, kierownik zawsze widzowie ma rację. Ja u niego widzowie pracuję, także widzowie nie ma widzowie co do tego, nie? Nie ma co tu widzowie kombinować, tylko widzowie trzeba wykonywać. Prawdopodobnie widzowie jest to chyba to pole, z tego co mi opowiadał. Widzicie widzowie, ściernisko kapitalnie pokoszone. Dobra widzowie, opuszczamy oczywiście talerzówkę. To trzypek widzowie da radę. Co to widzowie, jak to idzie? Czekajcie sobie ten, tylko zbliżę kamerę. 8 na godzinę, to myślę widzowie, że optymalnie. Z taką talerzóweczką, zobaczcie widzowie. No elegancko sobie daje radę, nie? Czepeczek. Tak idzie jakby nie, no to wiecie, to w sumie może być taka talerzówka. Ona nie jest jakaś w miarę za duża na ten traktor, ale no taka już jest taka, wiecie, dosyć ciężka, nie? To widzowie powiem wam, że to już po prostu nie jest taki większy kaliberek, że tak powiem, nie? Ten sprzęcik, bo to wiecie, to nie jest jedna takie malutkie, tylko już troszeczkę jest taka dosyć większa, nie? Ale dobra. Trzypek da radę, nie? Co to widzowie do takiego trzypeka oczywiście polskiej mocy, nie? Szybek wszystko widzowie da rady. 30 w sumie nie dałoby rady, bo to już wiecie, nie? No i zobaczcie, widzowie, po prawej stronie widzowie dali stoi oczywiście furgonetka tutaj Jasona. Kapitalna widzowie furgonetka Jasona dali sobie stoi, nie? Nie wiem, co ona tak naprawdę widzowie tutaj robi. A powiem wam tak, ja w pewnym dzień widzowie chyba wezmę z panem Wieszkiem, nie? Na co się Wieszkiem? Widzowie, mieli mi się ten Wieszek z panem Ryszardem. Z panem Ryśkiem oczywiście widzowie chyba pojedziemy na złom, wywieziemy tę furgonetkę Jasona, nie? Bo naprawdę widzowie, jak ja widzę widzowie tą furgonetkę Jasona, to naprawdę mam widzowie ze wspomnienia oczywiście z tym Jasonem, nie? No zobaczcie, ta furgonetka sobie kapitalnie stoi tak naprawdę, nie? Mówi widzowie, to trzeba będzie widzowie zabrać z tą, bo naprawdę widzowie, jak ja to widzę, to aż mi widzowie tutaj roznosi mnie, nie? Bo tak to widzowie być nie może, nie? Tak to widzowie być nie może, że widzowie, że tutaj to sobie tak kapitalnie stoi tutaj, nie? Naprawdę, jest tragedia, nie? Jak ja widzę widzowie to przed oczami, to furgonetkę, to powiem wam co jak co widzowie, ale naprawdę jest. No słabo, nie? Słabo widzowie, bo wiecie, jak to są wspomnienia z tym Jasonem. Kiepskie także. Nie wiem, myślę widzowie właśnie, żeby zabrać tą furgonetkę na złom. Albo ogólnie widzowie porozbierać. No nie wiem widzowie, albo na pewno widzowie gdzieś wywieźć, tak wiecie, tak daleko wywieźć. Pizdu, żeby widzowie, wiecie, żeby na pewno ta furgonetka nie stała tutaj mi na oczach, nie? Bo ja teraz widzowie robię w tym polu tym czepekiem i kurwa. Ta furgonetka widzowie tutaj teraz, nie wiem co ona tutaj też się znajduje, nie? Oj, sąsiad widzowie jakiś wyjechał w pole, stalożówką jedzie. O, widzicie widzowie, praca widzowie w polu idzie, nie? Wiecie widzowie, dobiega praktycznie już tego. No tak naprawdę widzowie jesteśmy po dożynkach już. Tutaj z Wieszkiem.
kurwa, dalej tym wieczkiem. Z Ryszardem oczywiście jesteśmy w podróżynkach. Także widzę je prace takie, wiecie, ściernickowe, takie już podrywki, jakie ostatnie, wiecie, o co chodzi, nie? Takie dożynkowe typowe, nie? Pod jesień. O, sąsiad widzowie chyba jakieś zdziciały jedzie. O, jaką, chciałem widać, że dziś kłonie będzie robił. Ale widzę, widzicie. Sąsiady jeżdżą, bo to wiecie, praca w polu jest, także... Pojechał i zawiedzisz sobie kapitalnie. Pojechał sobie. To pole, widzowie, obok ogólnie, to nie jest pana Ryszarda. To jest właśnie jakiegoś ogólnie sąsiada. I to ja czasem, widzowie, nie wiem, czy do tego właśnie sąsiada, co nie teraz przed chwilą nie pojechał. Tylko, że to nie, to chyba, widzowie, jest syn chyba. To w sumie, widzowie, jakieś dziecko jechało, albo syn może tego... Tego ogólnie tutaj gospodarza, tego rolnika z tego domu, nie? Bo to... Bo mi to, widzę, na dorosłą osobę, widzę, mi to nie wyglądało po zachowaniu. Nie wyglądało mi to, widzę, na dorosłą osobę, oczywiście, nie? Nie wyglądało mi to, widzę, niestety. Tak, widzę, taki dziwny, dziwny ten facet, dziwny naprawdę ten facet, nie? Ale jedzie, jedzie, nie? Jedzie. O, będzie wjeżdżał w pole. Jedzie, no. Tam do siebie, mówiłem, widzę, że to jest tam, tylko czekaj, widzę, po co tam jeszcze pojechał. Cholera jasna, widzę, bo no wyjdzie, no to powoli tu idzie. Kurwa, 8 na godzinę? Ja. No to, to ja będę to robię cały dzień, te pole, nie? I ja to cały dzień będę robił te pole, no przecież zobaczcie, widzę, jak to powoli idzie, nie? Naprawdę, widzę, idzie, kurwa, tragicznie, nie? To jak co, ale to naprawdę idzie tragicznie. Myślałem, że troszeczkę by to lepiej szło. Ale kurwa, tak. Tak na wariackie papiera, widzowie, to idzie, na wariackie papiera, nie? Tam zobaczcie, widzowie, jak kapitalnie jedzie tym zetorem, nie? Kurwa, tam to idzie, nie? Tam to chyba, widzowie, 12 na godzinie to minimum jedzie, nie? Nie to ten trzypek, nie? Ale dobra, widzowie, ja zgodziłem się na taką robotę. Ja od pana Ryśka pracuję, także widzowie, wykonuję oczywiście jego robotę, to co mi każe, nie? Zobaczcie, widzowie, jak ten kapitalnie jedzie, kurwa, ale on idzie tym, nie? W talerzówku. Takie dwa, widzowie, zestawy dzisiaj jeżdżę po polu jednym? Kurwa, no właśnie, tak blisko siebie? Takie dwa zestawy oczywiście. Zobaczcie tutaj. Tu trzypek kapitalny stoi, furgonetka Jasona, zetorek. Właśnie coś się dzieje, kapitanie. Alo, alo. Witam serdecznie. Co tam, kurwa, krytko mówisz? Ja ci pyt dzisiaj rozjebał. Wiem. Muszę zależować, bo mnie wysłał mi ojciec. A wie się wysłał i muszę jechać. A ile ty w ogóle masz lat? 11,5. A ja myślałem, że 17. Widzi pan, muszę jechać. No to dobra. Wszyscy są pijani, muszę jechać. Wszyscy są pijani, muszę jechać. No bo i dawaj, no konkretnie powiedział, no wszyscy są pijani, muszę... No ale kurwa, to widzę, wyjechać nie chcę. Daj mu, co ja mu daję, widzę... Jak ja to normalnie piątko talerzuję, to nie chcę iść. No ja normalnie, no ja nie wiem, no ja nie mogę wytrzymać, nie? Ja to widzę, piątkę mu daję, a on nie chce jechać na te akcje. Zobaczcie, widzowie, jak ten zetorem pojechał. To kurwa zetorem pojechał konkret. No, zetorkiem widzowie pojechał konkret. Ja co to kurwa? To jak to jedzie, kurwa, jakby nie mogą jechać, nie? No dobra. Jaki jest ten trzypek, taki widzowie jedzie. Ja tylko wykonuję, widzowie, się wyjątkę, nie? Ja wykonuję, widzowie, dzisiaj teleżówku, także... Mi tam w sumie, widzowie, wystarczy, to jest, nie? A tylko pracę wykonuję. Ja cholera, jasne, gdzie on ten się wpierdolił? To on wyczynia! Ja pierdolę. Halo! Mocy! Ale się wpierdolę, stary, go chyba zajebie. Ja pierdolę, pokrzoniku! Ale coś narobił, czekaj. Czekajcie się. Ja pierdolę. No co coś narobił? To kierowca kurwa był? Pierdolę. Co myślisz mi zrobić? Czyś twój stary kolejnego takiego traktora nie dostanie? A z mojego przecież nie wyciągniemy. Ja, co to się wydarzyło? Wszyscy pijani, a to widzę też chyba pijany jesteś. Już po robocie jest. Jak, kurwa, miałeś dzień wpierdolę się do rowu? Ja, się silnik co jest gaz. A co ty nie wiedziałeś, że tu taki głęboki rów jest? Jak ty, kurwa, widziałeś na oczy? A pierdol, wszystko mi się, kurwa, ten pomad się rozpierdolił, żebym wjechał. Gaz. No ja nie wiem, ja wiem tutaj mało laci, co my teraz będziemy z tym robić? Polinkę lepiej jedź. Ale ja ci powiem, że to naprawdę nie wygląda za wesoło. Co Polinka, ja mam pracę, kurwa, pana Ryszarda. Ja nie mogę tak opuścić roboty, ja mam płacone na godziny. No ja nie wiem, czy to dali, czy coś da w ogóle linką.
Kurde, trzeba... Ja się bardziej obawiam o przypeka, bo jak go zniszczę, to nie moje. No ja nie wiem. Ale dzisiaj odjebałeś konkretną manianę, to jak co? Ja pierwszy raz widzę taką akcję, żeby prosto wjechać do rowu. No kurde, nie widziałem. Ja po pijanej osobie mi się tego nie zdziwił, ale po tobie? Wszystko się rozjebało. Co byśmy zrobili? No to ty kurwa, nikt ci nie zrobił, tylko ty sam ogólnie zrobiłeś to. Ja, to trzeba Polinkę jechać. No co Polinka, pojedziesz, czy pojedziesz? No twoim chipekiem rozkaczony. To nie jest mój chipek, ja pracuję u kogoś. Nie, Derego, i się do mnie wyżurawia, tylko jedź. Nie, to ty się nie będziesz do mnie wyżurawia, bo ja w tej chwili mogę cię zostawić, pojechać pole, zrobić i tyle. To chodź. Chodź. No chodź. Usta głowa cała, osiwiała i co? Dobra, to ja pojadę po tę linkę. To te strony może podczepiać? Ależ tak, nie panierze. Ci zaraz pojadę. Kto tu idzie w ogóle podczepić? Ja pierdol. Kurwa, Madziale, odjebałeś mały lacik, nie? Wiesz od tyłu czy nie, zaraz go podczepimy i hej. Znaczy to normalnie będzie tego, będzie w gazecie napisane. W nowiny 24. Tylko trzeba jechać, żeby nie widzieli. Paj drodze. Dobra. Spróbuję te ruszy, spróbuję. Weź mi tam z tyłu talerzówkę odepnij, potrafisz? No czekaj. O, coś idzie. Ale ty mi kurwa tutaj odepnij, moją. Już idę. Talerzówkę czepij moje. Okej. Kurwa, się zablokował cały. Ja. Dobra, kapitalnie. Dobra, jadę, zaraz będę, koguty załączę. Żeby mi policja zapała. Szybko. Dobra, jadę, nie dyryguj, to wiesz, to tak szybko też nie pojadę, nie, bo to wiesz, o co chodzi. Dobra. O kurwa, czekaj, bo wsiaki zarabiane. Kurwa, gdzie on jedzie? Ale widzę, powiem wam tak. No widzę, takiej akcji się nie spodziewałem, widzę, że ktoś dzisiaj do rowu jedzie, nie? Powiem wam, że naprawdę, kurwa, tragiczna ta sytuacja, nie? Normalnie jest rów. Chłop normalnie w szoku jest, nie? Wioska szczelił piorów, nie? Normalnie, co ja mam bagany? No wjechał do rowu, no i tyle. No ale wiecie, a co najlepsze i to oczywiście bez alkoholu. Jaka sytuacja, to ja nie rozumiem. No ale to wiecie, to się nie ma co dziwić. 11 czy tam 12 lat powiedzmy. Nie wiem, ja jadę po te linka, ja wiem, czy on coś to w ogóle ma, pan Ryśku. Ja wiem, czy w ogóle co to jest na tym gospodarstwie, kurwa. Nie mam pojęcia. Czekajcie, tutaj się rozejrzę tutaj. Może tutaj coś tutaj będzie. Prawdopodobnie powinno coś tutaj być. Bo jak nie będzie, no to będzie lipa. O! Coś tutaj leży. Dobra, jest jakaś linka. Podczepiamy to kapitalnie. Czekajcie. O! Dobra, jedziemy. Jadą, świry jadą, że tak powiem, nie? Czekajcie, tylko tak zrobimy to. O. Dobra, także widzę, żeby to się fajnie trzymało, bo to ogólnie widzę. O kurwa, to teraz idzie! Ty, jak to szybko jedzie, 28 na godzinę jadę. A mogę maksymalnie ile? No też w sumie 28, to piąty wiek, no tak, maksymalnie. Jedziemy widzę, jak najszybciej, wiecie, widzę, go wyciągnąć, żeby potem widzę tego problemu, żeby nie było, nie? Teraz szybciej widzę, wykonamy, oczywiście to akcja będzie z głowy, nie? Wyciągniemy go. Może widzę, jakiś pip stawia obu klawkę. To akcje, bo to wiecie, to się tutaj leży. Jedzie. Jadę. Powolutku, dzięki czepeka. Świata sobie lepiej zapalę, widzę, bo to wiecie, po drodze za policją może być. Kurdowa za drogą, kurwa, jadę z tym skogutem na górę. O ja, wytrącił. Ja pierdolę, jak mówiłem się po tragicie. No tak, ty dzisiaj wjechałeś w krzaki swoje. No, to tyło trzeba podczepić, bo do przodu chyba nie idzie, nie ma haka. Co? Chyba nie ma haka, nie ma z przodu chyba. Nie deregoj. Ty dzisiaj kurwa wjechałeś do rowu już. Nawet picia ci nie trzeba. I rura. Dobra, ja zapalę go. Uuuu! A, koni! Co byście zrobili? Uuuu! Panowie, czekaj chwilę! A, pieca, ja ciągle zarobili wyleci do wody! Ja, pieca! Rora! Pala go!
No ja ten szybek nie da rady. Awaj. Awaj. O! Awaj. Kurwa. Zapierdol, co byś zrobił? Dobra, awaj. Awaj, dawaj. No kur... Awaj, o, teraz. O! No nie idzie ten... No bo nawet coś nie działa. Kurwa. Awaj, teraz, rura. O, dobra, idzie. Stara żółka się powietrzymi. Czekaj, te linkę wyrzucę gdzieś w czaki na razie, postawię sobie tutaj. A co z stara żółką? A co z stara żółką? No zależy. I leży. Aaa, jest. Czekaj, może ja podciągnę ją tym, ale nie wiem, czy to się uda ogólnie. Zaczepić chyba się tak nie da. A czy ty ogólnie podczepisz zaraz sobie te żółki? Ta kolarka, talerzówka, nie uciekamy! Kurwa, to nie moja talerzówka jest! Dobra! A to jest pana Ryśka! Kurwa mać, chuj to zaraz wezmę, patrzcie teraz się widział. Chuj nie bierze. Pan Ryśku tak będzie widzowie zadowolony, że przywiozę mi widzowie lepszą, nie? Na chuj widzowie tamto jakąś taką starą, tata widzowie malutka jest, nie? Stój! No to kurwa, no to tak się nie gadaliśmy, ja cię wyciągam, by to robić. Proszę, proszę spuścić talerzówkę. Ale ty mi wyciągnij talerzówkę moją. Mnie to interesuje. A pierdolę. Ja i to nie mój sprzęt. Co on teraz robi? Rura. Ja kończę pole swoje. Ale do Ryśka ja. Kurwa. Oj, sam pierdolę, jestem jebany. No czekaj! No zaraz spierdolisz mi czepeka. Kurwa, chuj z tego widzowie, nic nie będzie. Czepeka lepiej gasza. I chyba się odsunie. No. Ja to chłop. Eja, i rura. Kajcie widzowie, linkę wezmę stąd, bo zaraz widzowie pole do rogu. Żebym czasem nie najechał na nią. Dobra, konkretnie. Także tak, łapkę w górę dajcie pod dzisiejszym filmem. Tam w ogóle pijany jedzie, subika na kanale, także możecie zostawić. Dzięki za obejrzenie filmu. Miłego dnia wam oczywiście życzę. Także trzymajcie się. Mam nadzieję, że widzimy się dzisiaj wieczorem na transmisji. Także trzymajcie się. Do następnego. Także nara.